tvpodkarpacie.pl. Z tarczą wrócili z Węgier hokejści Ciarko PBS Banka Hasano, którzy wygrywając 3 spotkania zapewnili sobie zwycięstwo w międzynarodowym turnieju. Sukces cieszy tym bardziej, że na pokonanym polu Sanoczanie zostawili mocne zespoły. W pierwszym dniu podopieczni Tomasza Demkowicza pokonali 4-1 Żylinę występującą w słowackiej Ekstralidze. Dzień później wyższość naszej drużyny musieli uznać gospodarze z Miszkolca, ulegając 2-4. W meczu o pierwsze miejsce Sanok pokonał 2-1 naszpikowaną gwiazdami Sapę reprezentującą austriacką Ligę Ebel. Zadowolenie z uzyskanego wyniku nie kryją zawodnicy drużyny z Grodu Grzegorza. Nie spodziewaliśmy się tego, że tak dobrze nam pójdzie. Wiedzieliśmy, że to mocne drużyny z najwyższych klas rozrywkowych w swoich ligach. Bardzo dobrzy zawodnicy. Sapa to wiadomo, Ebel to jest liga, w której chciałaby grać nasza reprezentacja. Nikt się kompletnie nie spodziewał, że to może się tak potoczyć, bo faktycznie to jak gadaliśmy z chłopakami wcześniej na papierze, właśnie to są dwie mocne naprawdę drużyny, Żylina i Sapa, która gra w Ebel Lidze, to są naprawdę mocne drużyny. Chociaż Miszkolc może troszeczkę słabszy, chociaż nie tego Sanoku nie było widać, żeby odstępowali od nas. Także kompletnie nikt się nie spodziewał i fajne jest to, że z tak świeżej drużyny trenowi, bo udało się na razie przynajmniej poukładać jakoś te formacje i że dało to jakiś efekt na tym turnieju. Na pewno ten turniej pokazał, że możemy grać na 4-5. Myślę, czy pierwsza, czy czwarta, czy druga, czy trzecia, nie było tam jakiegoś znaczenia większego, bo naprawdę wszyscy zostawali dużo serduszka na lodzie i to było też jakby widoczne w tym, że wygraliśmy ten turniej. Fajne jest to, że właśnie chłopaki z Ameryki, chłopaki ze Stanów, z Kanady przyjechali, troszeczkę takiej świeżości może wprowadzili. Są bardzo sympatyczni, troszeczkę inna mentalność niż nasza, także można się coś nauczyć, można skorzystać nie tylko na niepłaściwie, żeby podwyższyć swój poziom sportowy, ale także chociażby ten język podszkolić troszeczkę. Atmosfera jest bardzo ważna w drużynie. Chłopcy idą ze sobą na lodzie w ogień, także można powiedzieć. Jesteśmy zgrani. Fajnie się rozumiemy w szatni, poza szatnią, na lodzie. Myślę, że w tym turnieju było widać to dobrze i oby tak dalej. Cieszymy się, że taka drużyna powstała, że jest taka atmosfera. Myślę, że trenerzy i działacze też są zadowoleni z tego turnieju. Najmocniejszym punktem naszej drużyny był bramkarz. Z tego się cieszę bardzo i myślę, że wszyscy się cieszą, że na takim wysokim poziomie potrafił tak mecze wybronić. Drugie, co jest takie bardzo pozytywne, to myślę, to przygotowanie fizyczne. Pokazaliśmy, że możemy grać do końca, mamy siły, także to było fajne. No i trzecie takie, że te 4-5, nieważne czy to była pierwsza piątka, czy czwarta piątka, strzelały bramki, broniły dobrze. Wszyscy chłopcy grali naprawdę na dobrym poziomie i to powinno cieszyć. Wiadomo, nie ustrzegliśmy się też błędów, ale wiemy, co było złe. Trener nam powiedział, nad tym pracujemy, także idzie to w dobrym kierunku. Nie robiliśmy też za dużo kar. Wiemy, że hokej jest grą błędów. Kto mniej popełni, ten jakby więcej ma możliwości, żeby wygrać. I myślę, że gra taktyczna była jakby głównym celem. Jest całkiem inaczej jak w tamtym sezonie. W tamtym sezonie nie miałem tyle szans, może przez to, że kontuzja była w sierpniu. Ale tak jak mówię, no, trener chce dać szansę każdemu już przed turniejem, powiedział, każdy dostanie szansę gry. Miałem szansę się zrewanżować po tym meczu z Miszkolcem, który przegraliśmy w Sanoku. No i udało się. Chłopaki też bardzo dobrze zagrali wtedy w obronie. Nie było tak groźnych strzałów, nie było tylu kar, także miałem trochę może mniej roboty na tej bramce. Ale tak jak mówię, fajne jest to, że nasi młodsi koledzy grają, przynajmniej w Sanoku paru grało. Fajne jest to, że chłopaki Sanoka grają, że mamy teraz sanowską drużynę, można powiedzieć. Tymczasem do zespołu dołączyli nowi zawodnicy. Są nimi dwaj Czesi, obrońca Wojtek Klos i napastnik Petr Haluza. Klub podpisał z zawodnikami kontrakty do końca sezonu. Już jutro Sanoczanie zagrają kolejny mecz kontrolny. Przeciwnikiem będzie drużyna z Michalowiec. Liga powinna ruszyć 6 września, ale ze względu na trwające negocjacje pomiędzy władzami ligi a niektórymi klubami, start sezonu w tym terminie wydaje się być wątpliwy. tvpodkarpacie.pl